Organizatorzy tegorocznego festiwalu Trzech Kultur we Włodawie przedstawili w swoim programie zagadnienia dotyczące zjawisk pogranicza kulturowego, w tym języków funkcjonujących na pograniczu etnicznym. Chodziło tutaj zarówno o języki ogólnonarodowe, jak i dialekty. Wśród tych ostatnich zaproponowano przedstawienie do dyskusji miejsca i roli tzw. języka tutejszego, zwanego także mową chachłacką, funkcjonującego we wspólnocie zamieszkującej obszary nadburzańskie, ze szczególną uwagą obszaru powiatu włodawskiego i bialskiego. Dodajmy, że Włodawa znajduje się na styku trzech granic państwowych – polsko-ukraińsko-białoruskiej. Proszę pana profesora o wypowiedź. Polonizacja językowa Podlasia i ziem dawnego księstwa litewskiego obejmowała w ciągu stuleci w pierwszej kolejności warstwy uprzywilejowane społecznie, najpóźniej zaś procesowi temu podlegali włościanie. Nadburzańska ludność wiejska, jak pokazują zapisy etnograficzne oraz kroniki ziemian czy teksty literackie, np. Leona Kunickiego, a przede wszystkim badania historyków języka Haliny Wiśniewskiej, Józefa Kościa, Bogdana Walczaka, zaczyna się stopniowo polonizować dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Powstaje zatem pytanie, jaka była sytuacja językowa na wsi nadburzańskiej w XIX wieku w całym pasie obecnego pogranicza wschodniej Lubelszczyzny i tutaj interesującym nas na obszarze powiatu włodawskiego, dzisiejszego powiatu włodawskiego i powiatu bialskiego. Autochtoniczna ludność chłopska posługiwała się na co dzień gwarą ukraińską przynależną do dialektu zachodniopoleskiego. Inaczej było w miasteczkach kresowych Biała, Dokudów, Łomazy, Wisznice, gdzie, jak pokazują XVII i XVIII-wieczne księgi miejskie, używany był regionalny język polski. Pisze na ten temat profesor Józef Kość. Bardziej złożony proces językowy dokonywał się w relacjach między wsią a dworem ziemiańskim. Pokazał to m.in. Leon Kunicki, żyjący w latach 1828-1873. Pisarz związany z ziemią włodawską, a przedstawił to w powieści Iwanko. Włościanie, których przedstawicieli ukazuje wspomniany utwór, porozumiewali się między sobą lokalną gwarą ukraińską, określaną w powieści jako język ruski. Księża unicy natomiast, wykształceni w grecko-katolickim seminarium w Chełmie, posługiwali się polszczyzną. Ziemianie zaś znali czynnie i polszczyznę, i język francuski. Relacje dworu szlacheckiego z wsią włościańską miały do czasu uwłaszczenia głównie naturę ekonomiczną. W społecznym układzie dwór, wieś, kontakty ziemian i włościan były, co oczywiste, stałe. Istniała więc komunikacja językowa między członkami tej zróżnicowanej wspólnoty. Stąd też ziemianie zamieszkujący wschodnią część Podlasia zwanego Ruskim, w powieści dotyczy to okolic Romanowa, Włodawy, Uchruska, znali także gwarę ukraińską i posługiwali się nią. Proces tworzenia się nowych gwar polskich, to jest przyswajania polszczyzny przez unitów, ruskojęzycznych włościan mieszkających na obszarach położonych po obu stronach Bugu, dokonywał się w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Najpełniej i zarazem lakonicznie ujął to profesor Władysław Kuraszkiewicz, językoznawca żyjący w latach 1905-1997, pochodzący z Włodawy. Stwierdzał następująco. W latach 36-39 badałem gwary ruskie na Podlasiu, ale przygodnie notowałem też osobliwości tamtejszych gwar polskich. Na ogół byli to dawni unici, którzy po 1905 roku, po ogłoszeniu w Rosji
tolerancji wyznaniowej masowo przypisywali się z przymusowego prawosławia do kościoła katolickiego. Ci uważali się za Polaków i mówili po polsku, a którzy pozostali przy prawosławiu, byli uważani za Rusinów. Często jednak po wsiach spotykałem katolików z językiem domowym ruskim, choć w kościele śpiewali po polsku. Prawosławni też często mówili po polsku. Wszyscy rozumieli język polski. Była to więc ludność dwujęzyczna. Koniec cytatu z wypowiedzi profesora Kureszkiewicza. O dwujęzyczności w okresie międzywojennym pisze też niejęzykoznawca, administrator, starosta bialski Bolesław Górny w swojej monografii zatytułowanej Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, pracy wydanej w 1939 roku, i swoją informację on odnosi do prawosławnych, pisząc, cytuję: do niedawna język polski wśród prawosławnych był językiem odświętnym, którym rozmawiano z Panem, w cudzysłowie tutaj zaznacza, księdzem, rozmawiano w urzędzie i tym podobnie. Natomiast w życiu codziennym, w rozmowie z sąsiadami, stosowany był język prosty w odróżnieniu do pańskiego, jakim nazywano język polski. Dziś, to jest okres międzywojenny, starsi w domu jeszcze mówią językiem prostym, młodzież natomiast chętnie posługuje się już językiem polskim, tak w domu, jak i poza domem. Koniec cytatu z pracy Górnego. Tak ogólnie zarysowana sytuacja językowa na wsi nadburzańskiej w okresie międzywojennym i w okresie powojennym, a ten stan wiedzy o okresie powojennym znamy na podstawie opublikowanych polskich i ukraińskich tekstów gwarowych ze wschodniej Lubelszczyzny. Jest to stan wewnętrznie zróżnicowany zarówno terytorialnie, jak i pokoleniowo, jeżeli chodzi o dwujęzyczność. Otóż stwierdzając dwujęzyczność chłopskiej ludności autochtonicznej, przyjąć trzeba, że jeden z systemów językowych był historycznie prymarny, drugi zaś wtórny, sekundarny. Z danych historycznych wynika, że omawiany obszar przed rokiem 1569 wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po Unii Lubelskiej rozpoczęły się w ramach jednego organizmu państwowego procesy polonizacyjne, obejmujące w pierwszej kolejności elity społeczne, ruskie rody arystokratyczne, zamieszkującej ten obszar. Szczegółowo zagadnienia te przedstawia m.in. profesor Bogdan Walczak. Procesy polonizacyjne obejmujące szlachtę ruską zostały przyspieszone wraz z wprowadzeniem Unii Brzeskiej w 1596 roku oraz także związane było z osadnictwem szlachty mazowieckiej na obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szczegółowo na ten temat wypowiada się dr Mieczysław Buczyński. Inaczej natomiast przebiegała polonizacja ludności chłopskiej zamieszkującej obszary nadburzańskie. Do końca XIX wieku autochtoniczna ludność wiejska posługiwała się na co dzień gwarą wschodniosłowiańską, gwarą ruską, należącą do części dialektu północno-ukraińskiego, w części zaś do dialektu południowo-zachodnio-białoruskiego, zaś po stronie polskiej tworząca zespół ruskich gwar podlaskich. W zakresie terminologii używanej w dialektologii w odniesieniu do nadburzańskich gwar wschodniosłowiańskich stosowany jest, głównie przez polskich językoznawców,
termin gwary ruskie. Określenie to, mające swoje historyczne konotacje z Rusią, oznacza ogólnie gwary ukraińskie i białoruskie. XVIII i XIX wieczni etnografowie nazywali ludność tę, posługującą się właśnie wspomnianymi gwarami, nazywali Rusinami Podlaskimi. Takie określenie spotykamy m.in. u etnografa Kazimierza Wójcickiego. Rusinów owych służących w wojsku carskim ze względu na charakterystyczne noszone przez nich nakrycie głowy czapki Rosjanie nazywali hachłami, a zaś ich mowę mową hachłacką. I tutaj przywołajmy wypowiedź profesora Michała Łesiowa, znanego językoznawcy. Pisze on: warto wspomnieć o potocznej przezwiskowej nazwie Ukraińców Chochoł Chachły. Do dziś dnia, pisze Łesiów, potocznie o gwarach ukraińskich Podlasia czy Chełmszczyzny mówi się, że oni mówią po chachłacku. I tutaj profesor Łesiów przywołuje wypowiedź innego językoznawcy, mianowicie Aleksandra Becknera, cytując odpowiedni fragment ze słownika etymologicznego języka polskiego. Otóż Brückner tak pisał: na Rusi chochłami zamiast chochołami wyszydza kacap moskiewski Ukraińców z powodu ich chochołu, czupryny, czubu. Koniec cytatu z pracy Brücknera. I dalej profesor Łesiów stawia pytanie, zastanawia się, jak powstało to określenie w odniesieniu do Ukraińców. Pisze tak: wyobrażam sobie to tak, że chłopcy z tych stron, z Podlasia, z Chełmszczyzny, służyli w wojsku carskim, a ich koledzy, rozumiemy z innych obszarów, poznawali w ich wymowie ukraińskie brzmienie i mówili do nich: wy hachły, wy po chachłacku rozgawarywajecie, czyli jesteście hachłami, czyli Ukraińcami. I dalej konstatuje profesor Łesiów: poprzez owo przezwisko nadane im przez rdzennych Rosjan, to jest Rosjan pochodzących z centrum ówczesnego imperium, mogli nawet niekoniecznie złośliwie, a żartobliwie ich hachłami nazwać. I ten termin po chachłacku do dziś dnia jeszcze w języku potocznym, pisze pan Łesiów, pokutuje, a nawet nie tylko w języku potocznym, a nawet stwierdza, w mass mediach się zdarza. To z pracy profesora Łesiowa, wydanej w 2011 roku, będącej przedrukiem wcześniejszej wypowiedzi zamieszczonej w jednym z artykułów. Ten XIX-wieczny zwrot o charakterze przezwiskowym i w moim odczuciu nieco obelżywym, ukuty przez zaborcę rosyjskiego, został zaakceptowany przez Polaków, a także w jakimś sensie także przez nadburzańskich Rusinów i przetrwał do dzisiaj. Postawmy pytanie, czy ten termin, mowa chachłacka, język chachłacki, ma miejsce, jest używany jako termin w pracach językoznawczych. Przywołajmy wypowiedź Mariusza, językoznawcy warszawskiego, Mariusza Drzazdowskiego. Pisze on, cytuję tutaj: na brak tego terminu, pisze Drzazdowski, brak tego terminu, terminu mowa chachłacka, jest w pracach językoznawczych. Mimo, że
językoznawcy opisujący gwary ruskie znają ten termin, to w pracach językoznawczych nie pojawia się ten termin, choć badaczom jest znany. I tutaj autor stawia bardzo ważne pytanie, mianowicie, bo nazwa chachłacka mowa nasuwa wiele pytań. Są to pytania o jej pochodzenie, o jej genezę, o jej zasięg terytorialny, o zabarwienie emocjonalne, czy o funkcję socjolingwistyczną, a zwłaszcza o jej funkcję narodowościową. Koniec wypowiedzi pana Mariusza Trzaskowskiego, językoznawcy. Powtórzmy zatem, językoznawcy w swoich pracach poświęconych gwarom ruskim, mimo że słyszą ten termin w wypowiedziach swoich informatorów, nie wprowadzają do obiegu naukowego terminu mowa chachłacka, a posługują się terminem, który wcześniej był tutaj przywołany jako termin język ruski, języki ruskie, jako języki wschodniosłowiańskie. Kto zatem używa określenia mowa chachłacka? Takie określenie używane jest w pracach niejęzykoznawczych. W pracy chociażby pracy wymienionej przeze mnie monografii powiatu bielskiego Bolesława Górnego, w pracy wydanej w 1939 roku, czy też w szeregu artykułach zamieszczanych w podlaskim kwartalniku kulturalnym. Jak jest definiowany język chachłacki, przepraszam, ten język, o którym mówimy, ale który potocznie przez niejęzykoznawców określany mianem języka chachłackiego, jak jest rozumiany, jak jest definiowany? Otóż przywołam termin z monografii Górnego, który to termin będzie później powtarzany już nawet bez powoływania się na źródło przez innych niejęzykoznawców, a podejmujących się opisu języka tych gwar wschodniosłowiańskich. Oto Górny, cytuję tutaj, tak definiuje. Definiuje inaczej niż językoznawca. Cytuję. Język używany przez większość ludności prawosławnej, pisze o sytuacji przed 1939 rokiem, to tak zwana mowa chachłacka lub tutejsza prosta. Jest to gwara miejscowa, powstała z mieszaniny języków polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ruskiego i tym podobnie. Jest to zlepek zniekształconych słów tych języków. Gwara ta bardziej różni się od języka ukraińskiego czy rosyjskiego niż polskiego, który zresztą cała ludność używająca języka miejscowego zna i chętnie używa w życiu codziennym, szczególnie w stosunkach urzędowych, przy załatwianiu spraw w urzędach oraz przy kontaktowaniu się z ludnością rzymską, katolicką. Koniec cytatu. I dodajmy, że to sformułowanie Górnego powtarzają inni niejęzykoznawcy. Chociażby w jednej z publikacji zamieszczonej w kwartalniku wspomnianym wcześniej przeze mnie, podlaskim kwartalniku kulturalnym, Wacław Szudejko tak pisze o tym języku, bo sam czyni pewne obserwacje. Językiem używanym przez większość ludności wyznania prawosławnego był tak zwany język chachłacki, tak go w każdym razie określali Polacy. Nazwa ta wywodzi się z ruskiego słowa chach, chłop. Była to gwara miejscowa, powstała z mieszaniny słów ruskich, białoruskich, polskich i rosyjskich. Koniec cytatu. Dodam jeszcze, że
ostatnio, przed kilkoma laty, ukazała się książka zatytułowana Pieśni, wierzenia, przysłowia w mowie miejscowej chachłackiej wsi Dołhobrody nad Bugiem, przetłumaczone na język polski. Wydane pod redakcją pana Baja, Stanisława Baja i pani Wyszatyckiej, wydane w roku 2018. W części poprzedzającej słownik zamieszczonej we wzmiankowanej książce czytamy dalej, cytuję: nie jest to typowy słownik ułożony zgodnie z zasadami, jakie dotyczą tego rodzaju słowników językowych. Słowa, zwroty, wyrażenia pochodzą z pieśni, a nie z mowy potocznej, śpiewanych w języku chachłackim. Język chachłacki istnieje tylko w przekazie ustnym. Koniec cytatu. Tutaj jako językoznawca muszę się odnieść do tych określeń sformułowanych przez niejęzykoznawców, poczynając od Górnego i inne przywołanie stwierdzenia. Otóż językoznawca nie będzie określał języka, jeśli tutaj jest nazwany jako mowa chachłacka, jako mieszaniny języków, dodajmy jakich, polskiego, rosyjskiego, białoruskiego i ruskiego, czy też jak w innej definicji mamy stwierdzenie jeszcze innych tym podobnych, bowiem językoznawca będzie starał się pokazać powiązanie genetyczne, wskazać na przynależność dialektalną do określonego języka ogólnonarodowego. Języki ogólnonarodowe, języki literackie powstają na podłożu określonych dialektów. Takie określenia, które tutaj wcześniej słyszeliśmy, nie dają podstaw do wskazania tego powiązania genetycznego. Stąd też powróćmy do sformułowania Mariusza Drzazdowskiego. Językoznawcy nie używają określenia mowa chachłacka. Kończąc te stwierdzenia, zechciejmy wyprowadzić wniosek ogólny. Wydaje się, że jesteśmy w zasięgu dwóch terminologii i one zapewne pozostaną. Niezależnie od badań językoznawczych, specjalistycznych, powstających atlasów, opracowań, językoznawcy, dialektolodzy pozostaną przy określeniu tego języka używanego na obszarze nadburzańskim jako języka, jako gwar, jako dialektów przynależnych do języka wschodniosłowiańskiego, języka ukraińskiego bądź białoruskiego, w zależności od obszaru, na północ od Brześcia będziemy mówić o tutaj przynależny do języka białoruskiego, na południe od Brześcia, na wysokości Łódzka, po naszej stronie, o przynależności do języka ukraińskiego, języka literackiego. A zatem skonstatujemy, że mamy do czynienia z gwarami wschodniosłowiańskimi. I takich określeń używa profesor Kuraszkiewicz w swojej doskonale udokumentowanej naukowo chrestomacji Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej, gdzie na odpowiednich fragmentach przywołuje teksty z gwar okolic Włodawy, klasyfikując je jako gwary ukraińskie. To jest jedno. Drugie zaś, zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od wywodów językoznawczych, niezależnie od spotkań i różnych form przekazów, będzie funkcjonować z różnych powodów określenie mowa prosta, język prosty, nawet jak słyszeliśmy u Górnego jeszcze inne określenia, będzie też określenie mowa chachłacka i to określenie będzie używane
przez ludność posługującą się tym językiem, ale także przez ich sąsiadów, a także z różnych powodów będzie używane przez ludzi wykształconych, ale nie wprowadzających pojęcia językoznawczego określenia gwary ruskiej, tylko będą oni używać określenia język, mowa chachłacka. Jest to pewnego rodzaju też forma taka, można by powiedzieć, forma pewnego unikania mówienia wprost. Dziękuję.